Porozmawiamy teraz o klimacie, o środowisku, o zielonej transformacji z naszym gościem, minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. Panie ministrze, dzień dobry, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, cała przyjemność. No nie wiem, jak często właśnie o tym surowcu pan mówi, ale trudno nie mówić o czymś innym. Węgiel. Jaka jest ścieżka odchodzenia w Polsce od węgla? Bo górnikom mówią państwo, że 2049, czyli jeszcze spokojnie, to jeszcze trochę potrwa. Ta historia tak się natychmiast nie skończy. No, a jak się poczyta, to jest kilka opinii, że ten węgiel w planach unijnych de facto będzie wypadał z miksu po 2030 roku. Rzeczywiście mamy tutaj potężne wyzwanie związane przede wszystkim z tym, że już nawet tak patrząc od bardzo technicznej strony, ta nasza infrastruktura wytwarzania energii elektrycznej datuje już z lat 60., 70. i te bloki węglowe po prostu wymagają pilnie wymiany. I stąd cały program inwestycji, który przewidzieliśmy w polityce energetycznej Polski do 2040 roku i spadek udziału węgla w produkcji polskiej energetyki. Natomiast tutaj kluczowe jest tempo pojawiania się nowych inwestycji. My musimy mieć pewność, że będziemy mieć bezpieczeństwo dostaw, że będziemy mieć prąd w gniazdku, mówiąc kolokwialnie. Stąd tak ważne jest, żebyśmy teraz poszli z nowymi inwestycjami. My otwieramy zarówno rynek mocy, jak i energetyki wiatrowej. Pracujemy nad programem jądrowym. To są wszystko rozwiązania, które mogą nam zapewnić zastępstwo dla tych bloków węglowych, które będą po prostu nieuchronnie odchodziły, również ze względu na żywotność techniczną. Czyli ta data to bardziej 2035? Czy dalej państwo obstają 2049? To będzie bardzo mocno zależało od tego, jakie będzie tempo nowych inwestycji. My przewidzieliśmy w polityce energetycznej Polski do 2040 roku dwa scenariusze. Jeden scenariusz, ten niższy, zakłada, że udział energetyki węglowej mógłby być na poziomie 11%. Przypomnijmy, to już bardzo jeszcze nisko. Dokładnie tak, jeszcze 7-8 lat temu to było powyżej 80%. W tym momencie zeszliśmy poniżej 70%, więc 10 punktów procentowych w ciągu zaledwie 5-6 lat. To jest potężna zmiana i to tempo będzie musiało być utrzymane, żeby w 2040 roku to było 11%. Natomiast tutaj jest bardzo ważne, abyśmy, biorąc pod uwagę wzrastające potrzeby polskiej gospodarki, tak? Polska się silnie rozwija, industrializuje, żeby te nowe inwestycje były na czas i stąd cała praca, między innymi Fundusz Transformacji Energetycznej, 80 miliardów złotych, które chcemy od przyszłego roku uruchomić właśnie na wsparcie tej systemowej zmiany w wielkiej energetyce. Zmiany w ciepłownictwie, bo to jest drugi emitent, bo ciepłownictwo w Polsce jest to systemowe, rozbudowane dobrze, ale oparte o węgiel. Jaka tutaj jest data? Niektórzy mówią, że może to powinna być połowa lat 30. Dokładnie tak, jak pan redaktor mówi, to jest drugi taki potężny systemowy obszar do zagospodarowania i takie aktywo, które było niestety mocno zapomniane. Ja w momencie, kiedy zostałem ministrem klimatu, po raz pierwszy zdecydowałem w ogóle powołać odrębny departament ciepłownictwa, czyli zaopatrzyć się w umiejętności, możliwości, żebyśmy ten temat w sposób systemowy podjęli. I taką strategię ciepłownictwa przygotowaliśmy w ministerstwie. Ona zakłada również bardzo szybką ewolucję firm ciepłowniczych. One są dzisiaj jeszcze bardziej przestarzałe niż ten nasz system tradycyjny i niestety to są małe systemy, małe firmy, w których często samorządowe, często brakuje tam kompetencji, wiedzy. Jest 400 takich systemów ciepłowniczych i my pracujemy z ciepłownikami po to, żeby zachęcić ich do tego, żeby jak najszybciej przechodzili z tych starych, przestarzałych kotłów węglowych, 71% polskiego ciepłownictwa jest oparte o węgiel, na rozwiązania kogeneracyjne, to znaczy takie, które jednocześnie produkują i energię elektryczną, i ciepło, czyli z tej samej jednostki
paliwa, w tym wypadku najprawdopodobniej gazowego, będziemy mogli uzyskiwać dwa produkty i dzięki temu obniżyć w ogóle koszty funkcjonowania tego ciepłownictwa. Stąd system wsparcia też, który zaproponowaliśmy, 500 milionów złotych dla ciepłownictwa powiatowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A to jest dużo czy mało, panie ministrze, bo takie kwoty, one dla człowieka, który nie jest na co dzień w energetyce, ciepłownictwa lub w innej branży, są trochę abstrakcyjne. To jest dużo czy mało? To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, jaka jest gotowość ciepłowni do tego, żeby składać projekty. To znaczy, myśmy te 500 milionów złotych już Więcej pieniędzy niż jest projektów gotowych. Zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby były projekty. My jesteśmy gotowi wesprzeć tą ewolucję ciepłownictwa, ale musimy mieć po stronie tych mniejszych podmiotów, po stronie samorządów, gotowe projekty i takie przełamanie też pewnego typu świadomości na temat tego, tak, trzeba teraz zainwestować w ciepłownictwo, bo to będzie izolowało również ceny ciepła od ewolucji choćby surowców, tak? Jeżeli rok temu we wrześniu 2020 roku węgiel kosztował około $60, a teraz kosztuje $160, to w naturalny sposób to są wszystko fluktuacje, które wpływają również na ceny ciepła. Transport, kolejny emisyjny bardzo sektor. No, wygląda na to, że rząd Mateusza Morawieckiego stawia na transport kołowy, bo te inwestycje w drogi są znacząco większe niż inwestycje w kolej. Czy nie dostrzega pan tutaj nierównowagi 20 kilka miliardów na poszerzenie A4 i 10 miliardów na kolejnictwo w jednym roku zamiast 17. No widać tutaj pewne priorytety, one raczej są na drogach niż na torach. Czy to dobrze? To za co ja jestem odpowiedzialny, to za wsparcie elektromobilności. I tutaj mamy ogromny program, Mój Elektryk, 500 milionów złotych, 100 milionów dla rodzin, 400 milionów złotych dla firm. Wczoraj tutaj w Karpaczu ucieka pan minister strasznie od tych tematów w tak liczby, które pokazują, nie, jakie są nie, te kwestie tylko, inwestycji. Tylko proszę zobaczyć, my mamy bardzo duże zapóźnienia, jeżeli chodzi o drogi. Tak? W związku z tym, kiedy ja na przykład rozmawiam z naszymi partnerami z Wyszehradu, z Czechami, ze Słowakami, oni z zazdrością patrzą na tą potężną sieć dróg, która się buduje w naszym kraju. Natomiast w sposób oczywisty minister klimatu i środowiska dba o to, żeby formy transportu, żeby te silniki, które używamy, były jak najbardziej ekologiczne. Stąd wsparcie na tym obszarze. My również jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Infrastruktury, ale to jest jego kompetencja w strukturze naszego rządu, żeby jak najwięcej z tych ładunków przenosić na tory, odciążać drogi i docelowo tworzyć taki system, który będzie zrównoważony. Luka węglowa, takie pojęcie po 2025, wsparcie węgla ze środków publicznych będzie niedozwolone. Rozporządzenie w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej 1 lipca 2025 to jest taka data graniczna. Przy pewnych parametrach emisji więcej niż 550 gramów CO2 na kilowatogodzinę i tak dalej, te parametry są. No, czy nie wypadnie nam z rynku mnóstwo energii z węgla, której nie będzie czym zastąpić? Czy nie połączą nam się dwa kryzysy, ten klimatyczny, że nam się pogoda rozregulowała, mówiąc bardzo nieprecyzyjnie, klimat to nie pogoda, plus to, że będą tak zwane blackouty, czyli problem z dostawami energii, bo system jest przestarzały i jeszcze oparty na węglu, z którego będziemy się siłą rzeczy wycofywać, niezależnie od tego, jak bardzo politycy by nie mówili, że kochają węgiel i węglem Polska stoi. Dlatego my postawiliśmy na rynek mocy, czyli rozwiązania długofalowe, i te jednostki wytwórcze, które postulowały na rynku mocy o długofalowe, nawet 15-17-letnie wsparcie w wypadku kogeneracji, taką możliwość uzyskały. Czyli po 2025 wiele spośród tych jednostek, które funkcjonuje na rynku, będzie miało jeszcze w dalszym ciągu zagwarantowaną żywotność, jeżeli chodzi o ekonomię. Mówię, większy problem mamy dzisiaj z techniczną żywotnością tych bloków, w związku z tym musimy zainwestować w nowe jednostki, stąd bardzo istotna rola kogeneracji gazowej, ale też widzimy budujący się oddolnie taki demokratyczny system prosumencki. W 2015 roku w grudniu trochę było producent, trochę konsument. Tak jest i musimy też zmienić paradygmat energetyczny w Polsce. To znaczy, to już nie jest tylko i wyłącznie taki system centralnie, odgórnie sterowany, ale coraz bardziej staje się to rozproszone bezpieczeństwo energetyczne lokalne. Mamy w 2015 roku w grudniu 4000 prosumentów. W czerwcu tego roku przekroczyliśmy 600 tysięcy rodzin, które mają na swoich dachach zainstalowane panele fotowoltaiczne. To też potężna rewolucja, która się oddolnie dzieje w polskiej energetyce.
Co by pan powiedział tym młodym ludziom, którzy w większości młodym, przepraszam, którzy protestują przed ministrami, przed ministerstwami dzisiaj, apelując o to, że źle się dzieje, bardzo źle się dzieje, boją się o klimat, o przyszłość, sprawy absolutnie fundamentalne, działania powinny być szybsze. Oni raz po raz o tym mówią, ale wielu naukowców też przecież, mówi Polska Akademia Nauk, że ta sprawa zaczyna być paląca i trzeba natychmiast działać. My jako ministerstwo, chyba jedyne, powołaliśmy Młodzieżową Radę Klimatyczną, więc jesteśmy w stałym dialogu z młodymi ludźmi. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten głos młodego pokolenia był słyszalny, bo to w sumie dla nich robimy te zmiany. To oni odziedziczą po nas planetę i oni będą beneficjentami, bądź jeżeli będziemy spóźnieni, poszkodowani na tych działaniach. Więc my z młodzieżą jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie. Wykorzystujemy również tą platformę dialogu do tego, żeby przedstawiać innym, czy to organizacjom, czy to wewnątrz rządu, ten głos młodego pokolenia. Panie ministrze, te głosy o polexicie, o rozważaniu takiej ścieżki z obozu Zbigniewa Ziobry, od Ryszarda Terleckiego. Co pan o tym myśli? Pan odpowiada za klimat, za zmianę w gospodarce, która ma być oparta o pieniądze unijne. Jak pan odbiera te głosy? Co jako społeczeństwo mamy o tym myśleć? Myślę, że dla nas współpraca europejska jest niesłychanie istotna i mamy świadomość tego, że to nasze przedsięwzięcie europejskie, jakim jest budowanie jednolitego rynku, też pewna wspólna wizja rozwoju tego rynku, jest unikalna, a świat się zmienia. Świat się zmienia w taki sposób, że my przestaje być coraz bardziej europocentryczny. Więc ja zachęcam wtedy do spojrzenia takiej dłuższej perspektywy. Azja, Ameryki to są obszary gospodarcze, które bardzo mocno rosną na znaczeniu i powinniśmy jako Europejczycy, jako Polacy wszyscy pamiętać o tym, że to tutaj jest nam najbliżej, to tutaj jest najwięcej więzów gospodarczych, tutaj jest najwięcej więzów kulturowych i tutaj jest nasza przyszłość pod każdym względem. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.